Musimy zmienić nasze plany, które mieliśmy na 2014 rok, ponieważ jesienią, kiedy planowaliśmy sobie inwestycje, budżet na rok 2014, nie wiedzieliśmy jeszcze o tego typu zmianach. No teraz już wiemy, co prawda ustawa jeszcze nie weszła w życie, no ale najprawdopodobniej tak się stanie, że wejdzie w życie, więc my musimy przeformułować, zrewidować nasz plan finansowo-gospodarczy i po prostu musimy wygospodarować pieniądze na zapłacenie 800 milionów w tym roku i kolejnych 800 milionów w roku przyszłym. No i w tej chwili jakby no jedynym rozwiązaniem jest to, żebyśmy zrezygnowali z inwestycji, które zaplanowaliśmy właśnie na kwotę około miliarda złotych, więc w tym momencie z tych inwestycji rezygnujemy, ograniczamy je, a pieniądze, które mieliśmy przeznaczone na inwestycje, przeznaczamy do budżetu państwa. I tutaj mówię o inwestycjach w infrastrukturę leśną, głównie drogi, ponieważ my w lasach też musimy mieć dobre, utwardzone drogi, po to, aby przemysł drzewny mógł z lasów wygodnie, spokojnie wywozić drewno. Jesteśmy instytucją, która też no, działa, która się opiera na zasadach rynkowych i w zależności od tego, jakie będą ceny drewna, jaka będzie koniunktura, to będziemy mogli w ogóle wtedy powiedzieć, jakie przewidujemy, jaki wynik finansowy przewidujemy na kolejne lata. No, rok 2014 zapowiada się nieźle, także raczej tutaj nie będzie żadnych problemów. No i wszystko w ogóle będzie w porządku, jeśli będziemy mieli koniunkturę na rynku drzewnym i ceny drewna będą dobre. Lasy państwowe są w dobrej kondycji, ponieważ w ostatnich latach mieliśmy koniunkturę na rynku drzewnym i drewno miało ogromny popyt i były to też dobre ceny, więc kondycja w związku z tym lasów była bardzo dobra. Natomiast muszę powiedzieć, że my jesteśmy instytucją, która się sama finansuje, to znaczy pieniądze, które zarabiamy na sprzedaży drewna, przeznaczamy na właśnie ochronę przyrody, na ochronę przeciwpożarową, na te wszystkie prace, które w lesie trzeba wykonać, bo niestety nie jest tak, że lasy sobie same rosną. Trzeba dużo nakładów pieniężnych ponieść, żeby potem za kilkadziesiąt lat móc pozyskać drewno. Także wymaga to nakładów, wymaga to kosztów i my właśnie te koszty pokrywamy z pieniędzy, które zarabiamy na sprzedaży drewna. Także tutaj podatnicy nie dokładają do nas w żaden sposób.